Witajcie, tu Martin Fitch. Oglądacie program Myślę Pozytywnie. Zaprosiłem na moją kanapę zwierzeń niesamowitych i pozytywnie zakręconych ludzi. A dzisiejszym moim gościem jest... Najbardziej rozchwytywana gwiazda polskiego show biznesu ostatnich lat. Prowadzi ciągłe życie na walizkach, śpiewając i grając w teatrach, serialach i filmach w całej Polsce. Dla niej doba zdecydowanie trwa za krótko. Absolutny wulkan energii, Basia Kurdej-Szatan! Basiu, Basiu, kochana. Wiesz co, oglądałem wywiady z tobą różnego rodzaju i wszyscy, którzy cię pytają, pierwsze pytanie albo cię przedstawiają, mówią tak: Barbara Kurdej-Szatan, a ten szatan, albo z tych szatanów, o, albo jest. Jak to jest mieć w domu szatana? Trochę już wiesz, tak jakby wyczerpał tak, się, no, co? Tak, dowcip się wyczerpał rzeczywiście, ale jest też coś takiego, że każdy mu się wydaje, że po raz pierwszy chyba mi mówi ten dowcip na temat nazwiska, więc ja za każdym razem muszę udawać, że to jest tak samo śmieszne. Ja zacznę, wiesz, od tego, że jesteś Barbara Kurdej. Barbara Kurdej jako dziecko idzie do szkoły. Tak. Wiesz, dzieciaki się wyśmiewają z różnych nazwisk. Miałaś coś takiego w szkole? Nie jakoś bardzo, ale momentami było tak, że się śmiały, że kurde, no więc, no więc miałam może jakiś chwilowy moment, że troszkę się wstydziłam, ale to jakoś nie trwało chyba długo, wiesz, zawsze jednak lubiłam to swoje nazwisko, szczególnie już w liceum i potem na studiach i potem no jak wychodziłam za mąż, to wiedziałam, że po prostu nie mogę zrezygnować z Kurdej, bo ja się czuję Kurdej, ja jestem Kurdej i ewentualnie mogę dodać sobie drugie. Bardzo mnie to cieszy, bo ja cię też pamiętam jako Basi Kurdej, nie pamiętam cię w sumie jako tej szatanicy. No tak, bo my się znamy już lata. Lata całe. No właśnie, dużo osób wie, że tak, kariera Basi zaczęła się od reklamy. Ale to jest nieprawda. No właśnie, dużo osób tak myśli. To jest absolutnie nawet nieprawda. Ostatnio, słuchaj, po spektaklu w Teatrze Szóste Piętro jakaś grupa młodych ludzi była i zaczepili mnie później w holu i mówią: a to ty już grałaś wcześniej przed reklamą? Wiesz, bo zobaczyli mnie nagle w teatrze i stwierdzili, że może jakoś mi to jednak wychodzi. Czy ja coś robię? Ja mówię, że nie, no że tak, może się tyle nauczyłaś z tej reklamy. Tak, ja jestem po szkole teatralnej i pracowałam już w teatrze. Jakby no... Skończyłaś szkołę w Krakowie, głupie, prawda? Tak, w Krakowie. Wydział muzyczno-estradowy. Wydział, znaczy to było tak, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, bo teraz zmieniła nazwę. Regułka. Wydział aktorski, specjalizacja wokalno-estradowa, tak to brzmiało. Bardzo proszę, czyli generalnie jesteś aktorką z wykształceniem. Tak, jedno, tak. No tak. No tak. No tak. No tak. No właśnie, w związku z tym, że masz to wykształcenie, zagrałaś w reklamie. No. I jak to jest? Aktor, który gra przed, wiesz, przed reklamami, przed czymś, przed momentem, kiedy się wybija i nagle ma taką jedną rzecz, o której by w sumie nie pomyślał, wiesz, że to będzie ta trampolina do kariery, a nagle się okazuje. Tak, czujesz, no tak było. Czujesz trochę, że ludzie cię nie doceniali przed? Nie, kompletnie nie. No wiesz, grałam w teatrze cały czas i grałam tam przeróżne spektakle, przeróżne role i cały czas się rozwijałam. Ja nigdy też nie miałam takiego momentu w swoim życiu, żebym nie robiła nic, bo ja zawsze lubiłam robić dużo i jeździłam w te i we w te. I nawet jak byłam na studiach w Krakowie, to jeździłam do Opola, śpiewałam z chórem koncerty czy jakieś inne koncerty. Odwiedzałam Gdynię, w której wcześniej studiowałam przez rok, bo tam byłam w szkole musicalowej najpierw, zanim poszłam do Krakowa, więc cały czas, wiesz, cały czas kursowałam, jeździłam na jakieś castingi. Po pierwszym roku szkoły teatralnej zapisałam się już do agencji w Warszawie aktorskiej, żeby już zacząć chodzić na jakieś przesłuchania, żeby się gdzieś pokazywać. Także zawsze jakoś tak, nie wiem, no nigdy nie zastanawiałam się nad tym, czy ktoś mnie docenia, czy ktoś mnie nie docenia, tylko po prostu myślałam o tym, co ja chcę zrobić i czego ja chcę dokonać i
I o tym myślałam. No, nie wiem, chyba się nie zastanawiam za dużo, kto co o mnie myśli. Ale ty jesteś też taką gwiazdą, która w Opolu wystąpiła prawie tyle samo razy, co Maryla Rodowicz. Nie, no błagam. No tak, no bo tak, co roku śpiewaliście z chórem od dziecka. Prawda, tak. Od dziecka. Gdzieś tam śpiewałam w Opolu zawsze taki na różnych konkursach, a na festiwalu w Opolu rzeczywiście z naszym chórem Gospel Opole, Gospel Choir. Śpiewaliśmy chóry wykonawcom, między innymi właśnie Maryli Rodowicz, ale też a wiesz, że wielu i mnie innym. W 2007 roku? Tak! Na czym to było? Na premierach? Na Krajewskim. Koncert Niebo z moich stron. A, okej, okay, no widzisz. Więc tak, więc mogę powiedzieć szczerze, śpiewałem z Basią. A ja z Marcinem. Ale skoro już poruszyliśmy temat właśnie pozytywnego myślenia i nie przejmowania się tym, co ludzie o tobie myślą, znaczy nawet nie, że nie przejmowania, tylko nawet nie wpadałam na to, żeby zastanawiać się, czy wtedy kto co o mnie myśli, wiesz, no jakoś tak, no po prostu się rozwijałam, pracowałam w teatrze. Wiadomo, że no przejmowałam się słowami reżysera, czy kolegów aktorów z zespołu, z teatru, bo byłam wtedy w Teatrze Nowym w Poznaniu przez 3 lata, no więc jakby uwagi zbierałam do siebie, ale to nie było to, nad czym się zastanawiałam. Okej, okay, no ale właśnie, bo dochodzi mnóstwo różnych informacji, wiesz. No. W dobie internetu każdy jest w sumie na świeczniku teraz. No teraz tak, teraz i, tak. No ty szczególnie. No teraz tak, rzeczywiście, bo po tym jak nagle zaczęłam być jakkolwiek rozpoznawalna, to przyznam, że jak zobaczyłam, co się dzieje w internecie i jak ludzie, bo ja nigdy nie lubiłam czegoś takiego, ja nawet nie wiedziałam, co to jest hater. Miałam swój pierwszy wywiad, słuchaj, po reklamie z taką dziewczyną do jakiegoś tam internetowego też programu i ona się mnie pyta, czy mam dużo hejterów, a ja się tak na nią patrzę i mówię, ale a co to znaczy hejter? Bo ja naprawdę nie wiedziałam, wiesz, bo wtedy to pojęcie dopiero się pojawiało w naszych umysłach, no bo nie wiem, no nie wiedziałam kompletnie, co to jest, bo nigdy też nie wchodziłam na wszystkie te plotkarskie portale, nie czytałam tych komentarzy, więc nie byłam świadoma tego. I nagle jak mnie to dopadło, no to byłam w szoku, przyznam, na początku sobie. Myślałam, Jezus, no... Że nie rozumiałam tego, musiałam przywyknąć. No właśnie, bo wczoraj, wiesz, tak sobie przeglądałem jakieś wywiady z tobą, żeby się fajnie przygotować, wiesz, żeby coś wiedzieć no więcej o Basi. I tak mówię, a dobra, poczytam trochę komentarzy. Zobaczę, co ludzie myślą o tej Basi, bo to, no teraz że... to po mnie jadą pewnie cały czas, bo... To, że ludzie cię kochają, dużo. Wiesz, bo cię od zawsze kochają za to, że jesteś szczera i zawsze byłaś sobą i jesteś sobą. Za to cię kochają. Ale mówisz sobie, a poczytam, co taki typowy hejter, wiesz, anonimowy, no, o tobie pisze. I tak po 5 komentarzach, wiesz co, stwierdziłem, a w sumie co mnie to obchodzi? Jakby to mnie w ogóle jakby nie obchodzi, bo ja cię znam jako cudowną osobę, jako wspaniałą artystkę, która śpiewa, tańczy, gra, wiesz, ty jesteś w ogóle wszystko w jednym. Ja mówię, ja wiem, jaka jest Basia, to po co ja mam czytać te wszystkie negatywne komentarze na jej temat, skoro ja wiem, że taka nie jest. No tak, ale ja też właśnie miałam takie podejście wcześniej, więc ja też nie rozumiem tych ludzi, no to już w sumie... Wiesz, no to jest normalne. Ale teraz, no bo ty masz cudowną córkę. Tak. Piękną córkę. Cudowną. Twoją ogromną dumę. No ogromną. W której mówisz też w wielu wywiadach, że twoje życie, jakby twoje największe szczęście to ona i rodzina. No to prawda. I rodzina. To prawda, że mam Hania. No wiesz, jak dziecko przychodzi na świat, to jest rzeczywiście cud po prostu. Tak naprawdę nikt, żadna kobieta, która jeszcze nie została matką, nie potrafi sobie wyobrazić tego, jakie to jest piękne. Wiesz, i teraz obserwacja tego małego człowieczka, jak się zmienia, jak dojrzewa, jak zaczyna rozumieć coraz więcej, jak ma swoje zdanie, jak się buntuje. To jest wszystko tak... Z jednej strony trudne jest to wychowanie, ale z drugiej strony no to jest coś najwspanialszego, co może nas spotkać. I ja właśnie o tym, bo ona niedługo będzie szła do szkoły. No, ale to jeszcze chwila, jeszcze chwila, ale niedługo będzie szła do szkoły. Tak. Boisz się, co może ją spotkać w szkole? W
Dlaczego? Wiesz, no nasze czasy były trochę inne. Myśliśmy, jak mieliśmy problem, to jakoś, wiesz, boksowaliśmy się sami ze sobą, nie mówiliśmy nikomu, bo się wstydziliśmy. Dzisiaj trochę chyba to się zmieniło i ludzie rozmawiają o swoich problemach bardziej otwarcie. Ale przecież są też tacy, którzy, wiesz, nie rozmawiają, boją się nadal, są zastraszani. Ale to już zależy od osobowości, wiesz, no nie wiem. Ja miałam akurat, jeżeli chodzi o moją podstawówkę, to miałam wspaniałą podstawówkę. To była publiczna szkoła, numer 5 w Opolu. Pozdrawiam wszystkie nauczycielki. Pozdrawiam. A to ta sama podstawówka, w której Edyta Górniak była? Tak, to ta sama. Słuchaj, to ta sama. Nawet z tego samego osiedla jesteśmy. Takie, proszę, gwiazdy ta szkoła wydaje na świat. Tak. Cudownie. No i ja akurat miałam fajnych przyjaciół, no świetną ekipę, więc to też zależy chyba od osobowości, od tego, kogo się dobierze w tej grupie znajomych. No nie wiem, no wiadomo, że rodzic musi mieć jakiś nadzór nad tym, sprawdzać, obserwować, ale wiesz co, jak ja patrzę na tą moją Hanię, to ja za każdym razem sobie myślę, Boże, to moje dziecko to poradzi sobie w życiu, bo ona, wiesz, ona ma swoje zdanie, ona jest uparta, jest zaradna, więc myślę, że da sobie radę. No wiesz, mamy troszeczkę inne czasy, jeżeli chodzi o życie internetowe, bo tam, jak wszyscy wiemy, jest mnóstwo przemocy i zupełnie inaczej to funkcjonuje. To jest właśnie też, powiem ci, cena popularności, że jedni są dla ciebie mili, a drudzy od razu z góry cię traktują źle, bo mają wrażenie, że cię znają. A jest dużo osób, które ci zazdroszczą? Nie wiem. Takich codziennych ludzi, którzy przechodzą i patrzą, oceniają cię, wiesz, także... Nie zadaję się z takimi, więc... Zobacz, co ona ubrała na siebie, wiesz, takie... Pewnie są takie osoby i pewnie jest ich mnóstwo, ale no nie utrzymuję z takimi kontaktu, bo nie mam takiej potrzeby. Ja mam grono przyjaciół. Jesteś na świeczniku. Ja też przejrzałem i na przykład jednego tygodnia jesteś najlepiej ubraną Polką, drugiego tygodnia jesteś najgorzej ubraną Polką i mam takie, albo jest najlepiej, albo na gorzej. No zdecydujcie się. Słuchaj, w końcu. No musi być po prostu na tych portalach oglądalność, więc piszą cokolwiek, byleby ludzie weszli i przeczytali. Boli cię czasem, bolą cię takie opinie? Nie, jeżeli chodzi o ubiór, to nie. A jeżeli chodzi o twoją rodzinę, jak ktoś uderza w twoją rodzinę? No jeżeli tak, na początku... Bo tak się zdarza. Tak, zdarzało się i to na początku, kiedy właśnie tam ta moja kariera, nie lubię tej nazwy, ruszyła po reklamie, no to było tak, że nagle zaczęli o mnie pisać, że właśnie, że nie mam czasu dla dziecka, że zaniedbuję, wiesz, jakieś takie wtrącanie się albo ocenianie i to było okropne. Poza tym, wiesz, matki, szczególnie młode matki, które jeszcze są pracujące, czy w ogóle matki, no, są wrażliwe na takie oceny, bo wiadomo, że każda matka kocha swoje dziecko i że chce dla niego jak najlepiej i stara się to wszystko jakoś pogodzić, wiesz, i takie ocenianie jest potworne, no, i to rzeczywiście mnie bolało, ale też nauczyłam się jakoś z tym radzić. Dobrze. Ja mam, wiesz co, bo ty jesteś osobą obdarzoną bardzo charakterystycznym, fajną barwą głosu. Co wymyśliłeś? Wiesz co, nie, bo ja chciałbym usłyszeć, marzyłaś, kim chciałaś być, jak byłaś dzieckiem? Od zawsze wiedziałaś, że chcesz być artystką? Nie wiem. A kim chciałaś być? Znaczy ja miałam tak, że właśnie, powiem ci, że nawet w czwartej klasie liceum zastanawiałam się, na jakie studia w końcu pójść. Czy iść na mat info, czy jednak iść na artystyczne, bo zawsze robiłam dużo i robiłam to, co kocham, ale nie zastanawiałam się nad tym, nie marzyłam, nie wiem, że ja chciałabym być tą, albo chciałabym być tą. Jak śpiewałam te chóry na festiwalu w Opolu, czy nawet jako małe dziecko oglądałam próby, no to wiadomo, że patrzyłam na te wszystkie gwiazdy i sobie może marzyłam, że też bym tak chciała jak one. Ale to nie były jakieś takie sprecyzowane marzenia. Co tam masz? Wybierz kolor. To fioletowy. Fioletowy, dobra. I co? Dziękuję. Bo ty masz teraz, znaczy jesteś już po premierze spektaklu. Angel!
Jesteś po premierze spektaklu Chicago w krakowskim Teatrze Varieté. O, mieścili jak zwykle ucieka, wiesz, przed balonami, ona nie lubi tego helu. Grasz ten spektakl i ja bardzo chcę usłyszeć fragment utworu w twoim wykonaniu. Świetne. Bardzo proszę. O matko. No dobra, jeszcze z tą moją chrypą. No, właśnie o to chodzi. No dobra. Uwaga. Uwaga. Ach, czyje imię w krąg powtórzą wszyscy wraz. Roxy. Kto weźmie cały czas? Czas. Kto weźmie cały bank, zagarnie kasę, kasę. Roxy. I będą rozpoznawać, co ty... Jakie to jest śmieszne. Dobra, czekaj. Dobra, czekaj, ale jeszcze. I będą... O, już mam chrę... O Jezus, jakie to jest śmieszne. Nie mogę... Tak ja dawno tego nie wdychałam. Czekaj. I będą rozpoznawać co tchu me ząbki, gdy biorę w nie tost. Mój krem do snu i med. Dobra, chyba już, czekaj. Wiesz co, chciałem sprawdzić, czy się nauczyłaś tekstu. Czy jakoś mi to idzie, no. Idzie ci to cudownie. Wiesz już co, na zielony spektakl przygotować. Wiesz, po prostu taką pompkę tak jest, tylko. Tak. Na zielony to już oczywiście mamy 1000 pomysłów, bo to zawsze, wiesz, wpadają. Cudownie. Mam jeszcze taką grę. Znasz Tabu? Tak. Dobra, to Tabu. Czekaj, tylko mi przypomnij. Jest jedno hasło, które ja muszę odgadnąć. Aha. I są trzy, znaczy są, na białej stronie są te słowa, których nie możesz użyć. A, okej. Okay. Opisując mi, co ja mam zgadnąć. Wybierz sobie trzy karty. I ty, ja tobie będę mówić? Tak. Okej, okay. Ale ty widziałeś już. Ja ich nie znam, bo to mi produkcja przygotowała. Te z czerwoną kropką na górze. Z czerwoną kropką. Okej. Zaczynamy? Mhm. Okej. Okay. Ktoś, z kim idziesz przez życie? Partner. Nie. Przyjaciel. Rodzina. Nie. On tobie przez życie. Całe życie ci... Razem z tobą, przy tobie, czyli tobie, co? Towarzyszy. Mm-hmm. A on? Jest towarzyszem. Mm-hmm. Czyli? Przyjacielem. Nie. Nie, dobrze powiedziałeś, tylko trzeba powiedzieć... O, tak. A, towarzysz, okej. Tak. Okej. Okay. To ważne, żeby mieć ją dobrą w energia. Swoim organizmie, żeby nie... Poziom cukru. Nie mieć kataru na przykład. Odporność. Tak. Czekaj, gdzie jest? Coś bardzo twardego, tworzywo... Żelazo. Nie, inaczej. Stal. Tak. Ale jesteś mądry, patrz. Skoro mówiliśmy już o towarzyszu i o partnerze, o przyjacielu, o osobie, no. Z którą się idzie przez życie, to porozmawiajmy sekundę o Rafale. Okej. Okay. O Rafale, którego uwielbiam, jest cudownym człowiekiem, świetnie śpiewa. No przepięknie. Genialnie śpiewa. Ostatnio oglądałem na twoim Instagramie jego nowy utwór, tak. Jak leżałaś, po prostu śpiewałaś słowo w słowo. Słuchaj, zakochana. Bo to jest utwór. Piękny numer. Piękny numer, piękny. To jest utwór, który on nagrał dla mnie. Na moje urodziny, tylko że nie zdążył na urodziny, więc na urodziny mnie nie puścił. Więc na święta jednak. Tylko trochę później. Dopiero teraz go tam zmiksował, z chłopakami, z muzykami dogrywali właśnie instrumenty. No i pomału coś będzie z tym dalej robił, ale utwór jest przepiękny tekst. Napisany przez Rafała, koleżankę, która mu czasem pisze, Anię Kuk. No i...
No jestem zachwycona, to jest naprawdę ładny utwór. A ja teraz cię zapytam o to, bo wiesz, są związki dwojga artystów, nie są chyba łatwe, co? Szczególnie, gdy jednej stronie idzie tak mega super, a druga strona walczy o swoje miejsce cały czas na rynku. Czy... Wiesz co, jeżeli pod takim względem, pod takim patrzymy, no to tak, to Rafał musiał do tego przywyknąć, ale ja też, wiesz, bo tak naprawdę myśmy zaczynali z takiego samego przecież poziomu, oboje graliśmy w musicalach, bo poznaliśmy się na próbach do musicalu Hair. W którym nie zagrałaś. W którym nie zagrałam, bo mój ówczesny dyrektor w Poznaniu przesunął premierę, no i musiałam z tego zrezygnować, ale zdążyliśmy się poznać. W każdym razie rzeczywiście oboje musieliśmy przywyknąć do tego, co się dzieje, no, że ja nagle zaczęłam mieć tak dużo tej pracy i chcieliśmy razem to jakoś pogodzić, żeby mieć ten też czas dla siebie. Poza tym, wiesz, no u nas tak wszystko się potoczyło, jeżeli chodzi o związek. Szybkie zaręczyny, szybka ciąża, że tak naprawdę dopiero jak się urodziła Hania, to my wtedy dopiero zaczęliśmy się poznawać, tak wiesz, tak już konkretnie, mieszkając ze sobą, poznawać swoje jakieś upodobania, jeżeli chodzi nawet o mieszkanie wspólne, o jakieś wady, zalety, wiesz, o swoje przyzwyczajenia. No więc było starcie, było mocne starcie między nami przez jakiś czas. A do tego właśnie doszło to, że ja nagle zaczęłam mieć dużo pracy. No więc wiesz, były wzloty i upadki, wiadomo jak to w związkach. No i oboje musieliśmy się nauczyć tego, jak się z tym wszystkim obchodzić i jak do siebie nawzajem podchodzić. Jakiegoś no tak, wspólnego szacunku, wiesz, do tego wszystkiego. Dwie wrażliwe artystyczne dusze, wiesz, i jak tak, teraz się nie skrzywdzić też... No, ale też z drugiej strony, dzięki temu właśnie, że oboje jesteśmy artystami, no to z drugiej strony Rafał też to rozumiał. Gdybym trafiła na faceta, który pracuje, nie wiem, w jakiejś korporacji, w jakiejś firmie od 8 do 16, a okazałoby się, że ja jestem tak pozajmowana, a on by nie rozumiał tego, jak wygląda praca artysty, no to byłoby gorzej. Więc wiesz, więc my mieliśmy to szczęście w nieszczęściu tak naprawdę. No. Nie no, fajnie, bo tworzycie taką bardzo zgraną parę i nawet macie projekty muzyczne razem, wiesz, to tak. Jakby widzę, że teraz jeden drugiego wspiera i próbuje trochę nieść na swoich własnych skrzydłach. I to jest fajne, że można mieć taką, wiesz, bratnią duszę, z kim można porozmawiać i właśnie w osobie partnera, wiesz, bo to też się czasem zdarza tak, że nawet najbliższemu partnerowi nie mówimy pewnych rzeczy, bo się boimy. Rozmawiacie o wszystkim? Ojej, nie wiem, no, nie wiem, jak tam, no nie wiem, trudno powiedzieć, pewnie nie o wszystkim, ale staramy się o wszystkim, znaczy nie o wszystkim mamy potrzebę może, wiesz, ale jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to akurat jest tak, że się bardzo uzupełniamy, że się bardzo, bardzo szanujemy, no bo Rafał jest wykształconym muzykiem, a ja jestem wykształconą aktorką, ale ja śpiewam, a on też gra w musicalach, więc dajemy sobie nawzajem uwagi, on mi jakieś muzyczno-wokalne, ja jemu aktorskie i to jest akurat fajne, bo bardzo się cenimy i lubimy ze sobą pracować po prostu. No właśnie, jakiś kolejny spektakl, gdzieś wszyscy może mówią, dwójkowy? Wszyscy mówią, że fajnie brzmimy razem, na przykład jak śpiewamy razem. Cudownie, ja jestem ogromnym fanem. No ja twoim też. Ale planujecie na przykład jakiś spektakl dwójkowy, tak żeby ludzie mogli przyjść i powiedzieć, o to jest to cudowne, zgrane małżeństwo. Nie, ale na razie w spektaklu, nie. Wiesz, nie tylko muzycznie, tylko w spektaklu. Czy graliśmy razem w Legalnej Blondynce, może jeszcze zagramy O ile to wznowią, bo na razie Legalna Blondynka... Niestety zeszła, niestety zeszła. Byłem w Krakowie i akurat następnego dnia okazało się, kiedy chciałem już iść, że to był ostatni spektakl. No widzisz, no. Ja nie rozumiem tej decyzji, ale już nie będę tego komentować. W każdym razie tam graliśmy razem i było bardzo fajnie. Na razie żadnego spektaklu we dwójkę nie planujemy, tym bardziej, że wiesz, no, każdy ma jakoś tam... też nie można przesadzać, no, ile można robić razem. To już by było trochę chyba infantylne, wiesz, że małżeństwo, o, jakie zgrane małżeństwo, jeszcze grają razem, już po prostu, wiesz, no, nie przesadzajmy. Ale oczywiście bardzo lubimy ze sobą pracować, więc jeżeli się trafi taka okazja, żebyśmy razem coś zrobili, to jasne, to z ogromną przyjemnością. Ale na razie Rafał akurat, wiesz, pracuje nad swoją płytą, dogrywa ostatnie jakieś tam materiały, ostatnie szlify i zajmuje się tym. Ma swoje koncerty też z orkiestrą, bo jeżdżą w trasę. Ja mam jakieś swoje inne zobowiązania, ale też łączymy się razem
we wspólnych koncertach, także myślę, że jest równowaga. Czy Basia, Basieńka, co? Basiunia, oprócz tego, że jest tak mocno zapracowana, ciągle w rozjazdach, jesteś w sumie taką aktorską Martyną, wiesz, na walizkach. Czy ty jesteś osobą szczęśliwą? Tak, bardzo. A miewasz gorsze dni? Miewam, no oczywiście, że miewam. Jak sobie z nimi radzisz? Każdy miewa. Kurczę. Ja wiesz co, ja jestem taką chyba osobą, że płaczę w samotności, że nie lubię, wiesz, ludziom pokazywać jakichś swoich słabości. Ale oczywiście, że je miewam. Jak sobie radzę? Kurczę, nie wiem. Chyba po prostu musi mi przejść, muszą mi zejść te emocje. Muszę z siebie to wyrzucić. Ja też jestem dość impulsywna. Ja na przykład nie kryję złości. Wiesz, jak się wkurzę, to czy w pracy, czy gdziekolwiek, to po prostu od razu po mnie to widać. No moje przyjaciółki mi od zawsze mówiły, że ja po prostu, no ja nie potrafię ukryć emocji, że jak jestem wkurzona, to od razu wszyscy wiedzą. I tak mam, jakoś mi z tym też jest dobrze, wiesz, że od razu z siebie wyrzucam. Chyba muszę po prostu wtedy trochę pobyć sama, emocje muszą opaść i muszę przemyśleć sobie, tak to wygląda. Czasem potrzebuję rozmowy, no to albo dzwonię do mamy, do siostry. Albo przychodzisz albo do mnie na kanapę. Albo do przyjaciółek, albo przychodzę do ciebie na kanapę i od razu mi lepiej. Bardzo się cieszę, no, że dzisiaj byłaś ze mną na tej kanapie. Moim gościem była Basia, no, Kurdej-Szata. No ja bym jeszcze tyle gadała, no. Możemy zostać po godzinach. Zapraszamy po godzinach, będziemy tutaj imprezować. Dzięki. Mua, dziękuję ci bardzo. Buziak wielki. No, buziak.